Duch Święty jest tym, który wyznacza. Fragment z Dziejów Apostolskich, 20 rozdział, 28 werset, rzuca światło na ścieżkę wytyczoną dla nas dzisiaj przez Boga. Paweł w swej mowie pożegnalnej skierowanej do starszych w Efezie mówi: miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście pasli zbór pański. To znaczy, w tym wersecie mowa jest o nadzorujących. Jedynie Bóg, Duch Święty, ma prawo i zdolność wyznaczania nadzorujących nad trzodą i On sam wciąż to czyni. Jesteśmy tutaj pouczani przez Słowo Boże wyraźnie. Jestem głęboko przekonany, że Paweł i Tytus, mianując starszych, działali z bezpośredniego upoważnienia i w autorytecie Ducha Świętego i dokonana za ich pośrednictwem ordynacja miała być postrzegana przez Kościół jako pochodząca od samego Boga. W obliczu teraźniejszego braku takiej apostolskiej mocy czy działającego w tym autorytecie wysłannika możemy jednak wciąż polegać na Duchu Świętym, że wzbudzi spośród nas zdolnych braci mających duchowe i moralne kwalifikacje oraz pobudzi ich do sprawowania nadzoru nad trzodą pańską, doglądania jej i karmienia jagniąt i owiec. Duch Święty był tym, który czynił to wówczas i do Niego należy ta rola również i dzisiaj. Gdy Bóg powołuje w lokalnym zborze starszego lub starszych, którzy idą za błądzącymi, ostrzegają niesfornych i nieposłusznych, pocieszają zgnębionych, jednym słowem udzielają duszom rady, napomnienia i kierownictwa, z pewnością godzi się nam, abyśmy uznawali ich z wdzięcznością i szanowali ze względu na ich pracę. Mamy bezpośredni nakaz, by miłować ich i darzyć uznaniem za tych, którzy są naszymi przełożonymi w Panu. Tak poucza nas pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział, 17 werset, a także 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 12 werset. Wykonują oni niezbędne dzieło nadzorujących i z tego względu należy im się najwyższy szacunek. Niemniej jednak nie mogą być oni oficjalnie mianowani, jako że nie istnieje pośród nas autorytet, który mógłby rościć sobie prawo do dokonania ordynacji. Cóż więc ma to oznaczać? Nie godzi się nam, jako że nie jesteśmy apostołami, rościć sobie prawa do mianowania starszych. Nie godzi się nam, jako że nie jesteśmy apostołem Pawłem, rościć sobie prawa do mianowania starszych. A jednak darzymy serdecznym uznaniem tych, którzy mając wymagane kwalifikacje na to lokalne stanowisko, spełniają nieoficjalnie rolę duchowego nadzorującego. Dla niektórych spośród słuchaczy, zwłaszcza takich, którzy przywykli do praktyki ordynacji starszych, może wydawać się to niezmiernie niecodzienne, dziwne. Niemniej jednak proszę każdego o dokładne zbadanie Pisma Świętego i sprawdzenie, czy tak jest rzeczywiście, czy też nie, zanim zostanie wydana pochopna opinia.